Ale żeby nie było wątpliwości, my naprawdę jako bardzo mocno kibicujemy tej spółce. Uważamy, że to jest niezwykle ważna spółka i to jest niezwykle ważne miejsce na mapie naszego województwa. Podsumowując, wracając jednocześnie do sprawy związanej z Krajową Konferencją Współpracy Gospodarczej, w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości chciałbym zwrócić się do zarządu z prośbą o wprowadzenie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej i przesunięcie kwoty 6,5 miliona złotych dokapitalizowania szpitala na oddłużenie Dolnośląskiego Centrum Chorób Łódź przy ulicy Grabiszyńskiej. I bardzo króciutko odpowiadając przy okazji panu marszałkowi, pan marszałek, z wypowiedzi pana marszałka wynika, że spółka po raz kolejny tak naprawdę odniosła klęskę, ponieważ zakładano, że spółka uzyska ze środków zewnętrznych 6,5 miliona złotych. No, zazwyczaj spółki tworzone są po to przez samorządy, żeby uzyskać środki zewnętrzne. Ta spółka tego nie robi. Nadal jest na garnuszu samorządu województwa dolnośląskiego. To tak naprawdę jest spółką zbędną. Po co nam spółka, która i tak jest na co dzień na naszym garnuszu samorządu województwa. Równie dobrze mógłby to robić Urząd Marszałkowski czy organizacje pozarządowe. I kwestia działania 1.4 w ramach regionalnego programu operacyjnego, kwestia konkursu. Szanowni Państwo, to jest konkurs. No, jeżeli my, to ktoś inny. Jeżeli jest tak, że nie ma nikogo innego, to oznacza, że był źle prowadzony regionalny program operacyjny w tym działaniu. Chodzi o to, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne, a nie dopłacać do tej spółki, którą, tak jak mówię, utrzymujemy od samego początku, która kompletnie nie widzę sensu funkcjonowania. Są dużo ważniejsze sprawy, dużo ważniejsze problemy w naszym województwie, na które te 6,5 miliona złotych powinny być przeznaczone. Wskazałem, gdzie można te pieniądze ulokować i bardzo proszę o zmianę formularza poprawki. Dziękuję bardzo.